Świetna robota! Skończyliśmy pracę przed czasem! Znajdźmy Maka i Tosza i oprowadźmy ich po ich nowym domu! Nie tak szybko! To jest dla was skończona praca? Jeszcze trzeba tu odnowić! Myślałem o kanarkowo-żółtych ścianach! Mnie się podoba! Hej, Daffy! My Mak i Tosz nie prosili o malowanie, prosili o budowę tunelu! I tunel jest gotowy! W drogę, ekipo! Kierujmy się do wyjścia! Przecież wysypać kamienie na zewnątrz tunelu! I tak robiłem, ale potem Tweety i Bugs wciąż wzywali mnie po kolejne! Daffy, pytałem cię o to, jak ci idzie, odpowiedziałeś ze doskonale! To dlatego, że nie chciałem prosić o pomoc. Bałem się, że uznacie, że jestem słaby w swoim fachu, a ja kocham wywozić rzeczy. Daffy, każdy czasem potrzebuje pomocy. To nie oznacza, że jesteś w czymś słaby. No serio? No pewnie! Myślisz, że dlaczego Lola pomagała mi usuwać kamienie? A Polki przyszedł z pomocą mnie! Bo tak postępują członkowie ekipy. Pomagają sobie! Cudownie! Od teraz w razie potrzeby poproszę ekipę o wsparcie. Zuch kaczka! Więc jak pozbędziemy się tych kamieni blokujących wyjście? Dobre pytanie. Co możemy zrobić? Panikować? Żadnej paniki! Już wiem, kogo powinien wezwać na pomoc! Witam. Mówiłeś, że możemy częściej korzystać z twojego geniuszu. Wiesz, właśnie przydałaby się nam twoja pomoc. Kto to był, Daffy? Zobaczycie! Naprawmy ten tunel! Wieloś! Dzięki za pomoc, Wieloś. Serwus, zwariowana ekipo! Właśnie, wypiliśmy najwspanialszą herbatkę w mieście! Mak, Tosz, chcecie zobaczyć swoje nowe norki? O, chętnie! Ten tunel jest nieziemski! Po prostu wspaniały! O, nie ma to jak u siebie w domu! Myślę, że wasi klienci będą tu bardzo szczęśliwi. Dzięki małej pomocy moich zwariowanych przyjaciół!